dwa dni debat, ponad 350 gości, kilkanaście paneli, warsztatów, prezentacji i jeszcze więcej propozycji zmian na przyszłość. Zakończyło się 8 forum inwestycyjne. Do Tarnowa przyjechali przedstawiciele świata biznesu i polityki z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Forum po raz kolejny stało się miejscem wymiany doświadczeń i dyskusji na temat rozwoju inwestycji w naszym kraju. Forum inwestycyjne jest częścią forum ekonomicznego. Jest wielkim prologiem tego, co dzieje się w Krynicy, a forum ekonomiczne to jedno z największych wydarzeń w Europie i spotkania ludzi, którzy decydują o kierunkach rozwoju gospodarki nie tylko polskiej, ale również europejskiej. Tarnów ma władze miasta, które zdecydowały się być partnerem w tym przedsięwzięciu. Tarnów ma bardzo daleko idącą życzliwość ze strony samorządu województwa małopolskiego, które również są partnerem tego przedsięwzięcia, tego projektu. Jesteśmy partnerem strategicznym, bo to jest największa tego typu impreza, największe wydarzenie gospodarcze w Małopolsce, a przecież my jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za wydatkowywanie środków finansowych, ale również za rozwój gospodarczy. Przede wszystkim promocja gospodarcza, promocja pośród osób zajmujących się ekonomią, inwestowaniem. Wiele czerpiemy wiadomości z tych tutaj rozmów. Postaramy się to wykorzystać w przyszłości. To jest dla nas cenne, zwłaszcza, że są też tutaj obecni nasi klienci, jeden z naszych największych klientów, jakim są Tarnowskie Azoty. Tu można znaleźć partnerów biznesowych, wymienić się poglądami, jak również spotkać, przyjąć, pokazać, jak rozwija się Tarnów, co na pewno z przyszłości i za każdym razem przynosi efekty. Tu w Tarnowie i w Krynicy, w kuluarach, politycy z menadżerami podejmowali bardzo wiele różnych decyzji dotyczących polskiej gospodarki. Ja powiem, że dobrych decyzji. Wiele forum zawdzięczamy. Tutaj zresztą podejmowano szereg ważnych decyzji, może nie tyle podejmowano, co informowano o nich. To tu między innymi na forum padła decyzja, informacja o debiucie Taurona na giełdzie papierów wartościowych, a więc to ważne miejsce w życiu gospodarczym w ogóle w Polsce. Efektywne wykorzystanie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej to jeden z tematów 8 forum inwestycyjnego. Przedstawiciele świata biznesu i polityki dyskutowali o wyzwaniach, które stają przed Polską. Ważna jest innowacyjność. Środki unijne powinny być kołem, które napędza gospodarkę i daje możliwość rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju, podkreślali uczestnicy forum. Polscy przedsiębiorcy otrzymają bardzo duże wsparcie ze środków europejskich, ale zmieniają się też zasady. To nie będą już dotacje do zakupu inwestycyjnego. To będą raczej fundusze zwrotne, czyli polegające na skorzystaniu z funduszy europejskich, na rozpoczęciu jakiegoś procesu inwestycyjnego, gospodarczego i zwrot tych pieniędzy w momencie, kiedy uzyska się pełną zdolność gospodarczą. Jest znacznie trudniej, ale moim zdaniem z punktu widzenia efektywności tak jest znacznie lepiej, dlatego że właśnie zmusza do takiego naprawdę myślenia, nie zabierania pieniędzy tylko dlatego, że one są, ale dlatego, że one są na coś potrzebne. Trzeba patrzeć przede wszystkim na efektywność tych projektów, bo to, żeby można było daną naukę, daną wiedzę wdrożyć do gospodarki z sukcesem, to jest potrzebna jego komercjalizacja. Nowoczesne technologie są ważne, bo widać przecież, jak się dzięki tym nowoczesnym technologiom świat rozwija, ale nam się wydaje, że jak wszędzie będziemy używali w co drugim zdaniu słówko innowacyjne, to coś stanie się przez to innowacyjne. Nie, to nieprawda. Owszem, są pewne rzeczy, które świat zmieniają. Jedne wolniej, drugie szybciej. Takie wynalazki, takie odkrycia są nam potrzebne. Nowa perspektywa finansowa kładzie nacisk na innowacje i docenia niedostrzeganą do tej pory politykę klastrową. Rola klastrów w rozwoju i promocji gospodarki, ich udział w projektach unijnych stały się również przedmiotem dyskusji podczas forum. Innowacje nie funkcjonują bez współpracy biznesu z ośrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami. Klastry natomiast są pewnego rodzaju katalizatorem
tej współpracy i pozwalają tak naprawdę na tworzenie platformy dla nauki i biznesu. Dzięki temu możliwa jest komercjalizacja wiedzy, dzięki temu możliwy jest transfer nowych technologii, a to wszystko wspiera innowacje. Tak więc podnosimy konkurencyjność naszej gospodarki, konkurencyjność naszych rodzimych firm. Jaki przemysł może pozytywnie oddziaływać na lokalne środowisko? To kolejny aspekt poruszany podczas forum inwestycyjnego. Dużą szansą dla Tarnowa jest mechatronika, przemysł chemiczny i specjalna strefa ekonomiczna. Tarnów w tej chwili ma względnie zdefiniowany pomysł na to, że mając wolne tereny, mając możliwość wykreowania specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Krakowskiego Parku Technologicznego, przyciąga inwestorów. To jest ten potencjał, który jeśli zostanie dobrze sprzedany, ma szansę generować nowe miejsca pracy, a przy okazji tworzyć na przykład zaplecze usług serwisowych. Jeżeli miałbym stawiać na takie specjalizacje miejskie, to właśnie mechanika precyzyjna. Oczywiście przemysł chemiczny, tylko on jest w innej kategorii, jest wielkim przemysłem, ciężka synteza chemiczna nie może być prowadzona w warunkach mikroprzedsiębiorstwa, ale przetwórstwo tworzyw sztucznych już tak. I bardzo bym sobie życzył, bardzo bym marzył wręcz o tym, żeby Grupa Azoty współpracowała ze swoim otoczeniem gospodarczym w taki sposób, żeby zachęcała, namawiała i wspomagała młodych, małych przedsiębiorców do kooperowania w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Będzie temu sprzyjała nowa instalacja poliamidów. Ona jest zlokalizowana w Tarnowie i w firmie i zarówno w specjalnej strefie ekonomicznej. Jednym z celów przyszłości jest lokalizacja wokół tej inwestycji małego przetwórstwa poliamidów i to lepiej, jak jest wykorzystanie lokalnej siły, lokalnego kapitału. Da szansę małym przedsiębiorcom na zakup tryskarek, zakup urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych i na bazie tych surowców tarnowskich rozwijania własnych pomysłów. O oddziaływaniu przemysłu chemicznego na lokalne środowisko mówił wiceprezes Grupy Azoty Witold Szczepiński. To jest około 300 milionów zamówień dla przedsiębiorstw z regionu. To jest około 160, 180 różnie można patrzeć. Milionów płac dla pracowników, którzy pracują w Tarnowie, tutaj bezpośrednio, pracowników naszych spółek w Tarnowie i firm, które są ulokowane na terenie Grupy Azoty Tarnów, tutaj w Tarnowie. Czyli to jest taki strumień pieniądza, który także pobudza miasto. Forum zdominował także temat telemedycyny i informatyzacji ochrony zdrowia. Zaprezentowała się firma Comarch, która otworzyła swój oddział w Tarnowie. Specjalnością spółki informatycznej w naszym mieście będą projekty z zakresu e-zdrowia oraz tak zwanych inteligentnych miast. Tematem, który uważam za ważny, to jest monitoring zdrowia, czy po prostu badanie okresowe dzieci w szkołach, elektroniczna książeczka zdrowia, w której będą wpisane problemy medyczne tego dziecka. To będzie duży krok naprzód, a jednocześnie będzie system informował rodziców na przykład o szczepieniach, czy o tym, że jakiś zabieg powinien zostać zrobiony, czy jakieś dodatkowe badanie. Tego typu systemy chcemy zrobić, to jest absolutnie technicznie osiągalne. Tutaj na forum pokazujemy kilka urządzeń, które mogą do tego celu służyć. One są już w tej chwili wykorzystywane komercyjnie. Kwestią jest systemowe podejście do zagadnienia i wytworzenie takich systemów w ramach miasta. W czasie 8. Forum Inwestycyjnego tradycyjnie podczas uroczystej gali, która odbyła się w Tarnowskim Teatrze, wybrano inwestycje inwestora roku. Tarnów Polska, bo oczywiście on został inwestorem 2015. Tarnów Polska Energia to spółka holdingowa w grupie kapitałowej zajmująca się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. To inwestycja, która zastąpi wycofywane 9 bloków o mocy 120 MW, bloków, które mają po 30-40 lat, które mają niską sprawność, bo około 34%, które bardzo mają dużą emisję dwutlenku węgla. Ten blok ma wytyczać generalnie kolejne inwestycje, jeśli chodzi o bloki węglowe w grupie Tauron. Jego realizacja to około 4 lat. Przewidujemy, że w 2019 roku popłynie z niego energia elektryczna. Nagroda Inwestor Roku 2015 przypada, to chyba nie będzie dzisiaj niespodziewane,
niespodzianką grupie Azot. Brawa. Przemiło, że forum miasto docenia swoją firmę lokalną, która zatrudnia największą rzeszę osób w mieście. To się spłaca, ta współpraca między miastem a firmą. Jestem podekscytowany. To jest wzorzec również dla innych miejsc w Polsce. Nową formułą konkursu był Startup Award, którego głównym założeniem jest promocja młodych przedsiębiorców i innowacyjnych pomysłów. Kapituła miała twardy orzech do zgryzienia, gdyż na konkurs napłynęło 67 zgłoszeń. Jednak udało się wybrać zwycięzców. Nagrodę otrzymali Bartłomiej Wielogórski i Grzegorz Piątek za stworzenie automatyzowanego trenażera chodu. Pomysł na to urządzenie rehabilitacyjne zrodził się podczas pisania pracy magisterskiej. Kiedy był na etapie wyboru tematu pracy magisterskiej, otrzymał maila od kolegi, który miał dwóch synów chorych na porażenie mózgowe. Postanowił, że jego praca nie będzie taką zwykłą magisterką, która trafi na półkę, tylko czymś więcej. Stworzył pomysł, prototyp i ten prototyp z powodzeniem nauczył tych dwóch chłopców chodzić. Serdecznie panu gratuluję. Ta nagroda pomoże nam po pierwsze w łapaniu oddechu, jak się to mówi, finansowego, bo jak to startup, zawsze kołdra za krótka. Pomoże nam również uruchomić projekt wdrożenia feedbacku do tego urządzenia, coś, co na pewno pozwoli nam być jeszcze skuteczniejszymi w leczeniu. No, oprócz tego, no, nie ukrywam, przed nami nowe rozdanie funduszy unijnych. Będziemy się starali o te fundusze, a myślę, że te pieniądze pozwolą nam na po prostu przedstawienie wkładu własnego przy staraniu się o te pieniądze. Nagroda dla startupów, którą wręczamy w tym roku po raz pierwszy, to jest w założeniu sposób na to, aby promować Tarnów jako wyjątkowe miejsce, w którym ci wszyscy, którzy mają dobry pomysł na biznes, którzy już mają pierwsze efekty, do Tarnowa przyjeżdżali, Tarnów kojarzyli z tą wyjątkowością, z tym początkiem. Są przykładem takiej nowej formy gospodarczej, założonej niedawno, bo nie dalej niż 2 lata temu, a firmy, które odniosły sukces w oparciu o nowe technologie. To jest szansa na to, aby Tarnów kojarzyć właśnie z takim pozytywnym przykładem. Każdy, kto już coś osiągnął i ma super pomysł, ale brakuje mu kapitału na rozwój, może i powinien przyjeżdżać do Tarnowa. Mamy takie ambicje, żeby w ramach inteligentnych specjalizacji, też w ramach startupów, być takim promotorem tego typu przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że ten konkurs został dobrze odebrany przez środowisko startupowców, jak też przez środowisko przedsiębiorców i tego dużego biznesu. Daje to raz poczucie i takie odbicie takiemu młodemu przedsiębiorcy, że idzie w dobrą stronę. Przede wszystkim go w sposób znakomity promuje jego i jego ewentualne produkty i to daje znakomity start na przyszłość. Wyróżnienie trafiło do Kacpra Goguła. Czek preinkubacyjny otrzymał za wykonanie projektu z dziedziny innowacyjnej informatyki. Startupy to temat, który wzbudził duże zainteresowanie nie tylko podczas konkursu, ale również w czasie rozmów na forum. O ich wpływie na rozwój gospodarki, znaczeniu dla osób, które są na etapie planowania własnej działalności, mówili młodzi startupowcy. Większość projektów, które nowe, które powstają i które osiągają sukces, to są projekty, które w zasadzie biorą istniejący pomysł i czy istniejący problem i rozwiązują go trochę lepiej od konkurencji, a niekoniecznie znajdują problem, którego ludzie jeszcze nie byli świadomi. Oczywiście super, jeśli się tak uda, ale jakby czasami wystarczy rozwiązać istniejący problem odrobinę lepiej niż inna ekipa. To jest w ogóle niezwykle rozwijające dla 25-35-letniego człowieka, żeby spróbować wziąć ryzyko na swój własne konto, zrobić coś, nawet upaść. Ja nie mówię o tym może tak otwarcie, ale mam na swoim koncie położone startupy i bardzo dobrze. Była to dla mnie cenna lekcja, no może trochę kosztowna w sensie pieniądza, ale bezcenna w sensie doświadczenia. No, życie jest krótkie, trzeba próbować jak najwięcej tych eksperymentów przeprowadzić.